Witam Was, moi kochani. Dzisiaj jestem na już trzecim dniu rekolekcji Alfa i Omega w Kokotku. Jak możemy zobaczyć po mojej prawej stronie, widać tutaj ołtarz. Tutaj mamy mszę w kaplicy. Tam za ołtarzem widać telewizor. Proszę kamerzysta, żeby wziął na telewizor. Na tym telewizorze oglądamy filmy zza ołtarza. Niektórzy oglądają spod lady, my z nad ołtarza. Jeśli popatrzymy na moje lewo, zobaczymy salę koncertową. Oczywiście tutaj jest cały rząd krzesełek. Je można obracać w zależności od potrzeby. Chciałbym też Was pozdrowić, moi kochani, z Kokotka. Piękna, malownicza miejscowość. Tam za tymi oknami, na wprost, odbywa się właśnie ognisko. Przedostatni dzień roku. Duże mieliśmy problemy z jego odpaleniem, jednakoż udało się nam to, dlatego też cieszymy się tym wielkim ogniem. Chciałbym Wam też pokazać jeden zakres wspaniałego miejsca. Jest to oczywiście zakrystia. Jest to oczywiście czujnik fotokomórki. Tak właśnie wygląda nasza zakrystia, moi drodzy. Tutaj są alby i stół. Czerwono, zielono. Tutaj mamy fioletowy ornat, czerwony ornat i dwa białe ornaty. Nasze maryjne i białe. Niestety nie mamy ornatu zielonego, z czego nam jest bardzo przykro i ubolewamy z czego bardzo, ale mamy, tak jak tam widać, już wcześniej pokazałem, zielone stoły, które, uwaga, jak się odwrócił, są zielone. Tak, moi drodzy, tutaj, jeśli tutaj jest zamaskowane, żeby niepożądani ludzie tego nie otworzyli, jednakowoż tu mamy tak zwaną szafę skarbów. Już Wam wytłumaczę, o co chodzi. Chodzi tu o to, że tu mamy wino. To jest nasz pierwszy skarb, ale nie. Jak dobry katolik wie, skarbem prawdziwego katolika jest Bóg. Boga niestety aktualnie pod postacią chleba nie ma, jednakowoż mamy duży zapas komunikantów, które są właśnie w tym plastikowym zamkniętym pudełku, żeby się nie wywietrzały. Tutaj mamy taką patenę. Przepraszam o zbliżenie, bo moje ręce nie są godne, żeby takie czegoś zapnąć. To jest nasz kielich mszalny. A tutaj z tyłu, co tak możecie się zastanawiać, otóż jest to monstrancja. Dobrze, już wystarczy tej świętości. Chciałbym też powiedzieć o bardzo ciekawej rzeczy, ponieważ tutaj, w tej drugiej szafie, są lekcjonarze. Czyli takie książki, z których czytamy na mszy Ewangelię, czytanie z Pisma Świętego oraz śpiewamy psalm. Jak można zobaczyć dwie półki niżej, widzimy mszę rzymską, czyli świętą księgę, z której kapłan odprawia mszę. Na samej dole widać leżącą siostrę, nie siostrę, a właściwie matkę Teresę z Kalkuty, a za nią podwójny świecznik, który może byśmy mogli użyć, gdybyśmy mieli dwie świece. Niestety ta kaplica nie jest wyposażona. Idziemy dalej. Jak widać, tutaj to jest bardzo delikatna sprawa, dlatego trzeba się zmierzyć z tym odpowiednim szacunkiem. Chodźmy zatem dalej. Magiczna szafa nagrywająca do obsługi wszelkiego rodzaju dźwięków. Właśnie w tym miejscu włącza się ten wspaniały mikrofon od księdza Andrzeja, który przywiózł z decyzji Sosnowieca. Tutaj, jak jeszcze niektórzy nie zauważyli, możemy podziwiać krzyż Salezjanów. To co powiedziałem? Krzyż Salezjanów, to już powiedziałem. I właśnie z tego powodu chciałbym pokazać troszeczkę tutaj. Mamy bukiet, no to jest kwestia sporna bardzo. I drodzy moi kochani, nie obraźcie się na mnie, jeśli Wam się pomylę, ale niektórzy celują w 30-50 róż. Mają one symbolizować tyle apostołów, ile by było, gdyby było 38 więcej. Chodźmy dalej. Tutaj jest tak zwana zastawa kuchenna. Na początku się mówi, że to jest zakrystia. Jednak nasze mniemanie o tym było bardzo, bardzo błędne. Możemy tutaj wejść i tutaj widać, ile tu jest dużych, możecie zajrzeć, moi drodzy.
wiem, że bardzo ciekawi. Tutaj mamy duże talerze. Tu też mamy duże talerze. A tutaj jest jedna wielka niespodzianka. Pan Bóg sam wie, co tam jest. My niestety nie jesteśmy po prostu godni ich otworzyć. Ja nawet moją świętą ręką, prawie już w całym miastu, nie mogę otworzyć tej szczupy. Zapomniałem wam pokazać bardzo fajną rzecz. Chodźcie za nią. Tutaj. Pewnie zastanawialiście się, jak już tu byliśmy, co to jest. Jednak ja już wyjaśnię. Tutaj mamy taki stolik za kilka tysięcy. Podejdź, bo tu nie chodzi wcale o zewnętrzny obraz tego stolika. Zapraszam tutaj moich drogich widzów. Tutaj, tu jest full wypas podłączenie do tego oto telewizora, który już wcześniej Państwu prezentowałem. Tutaj jest wejście do komputera pod każdą tego prostu słowa znaczeniem. Tu mamy kontakty, a tutaj, proszę o zbliżenie na drugą stronę stołu, tutaj mamy dwa włączniki, tutaj, o proszę złożyć na włączniki, dwa włączniki do włączania, nie zgadnijcie, światła w oświetleniu tego biurka. Tutaj te trzy czerwone krzesła to są krzesła celebransów, czyli takich księży, którzy odprawiają mszę. Chodźmy na to. Zaraz. Nie mam. To jest ksiądz Andrzej. Ksiądz Andrzej pomacha do was. Nie, ksiądz pozdrowi naszych kochanych widzów. Pozdrawiam kochanych widzów. Chcielibyśmy z księdzem Andrzejem przeprowadzić wywiad. A na jaki temat? Na temat wiary, festiwalu i rekolekcji. Księża Andrzeju, co księdza nakłoniło, żeby przyjechać w to cudowne miejsce? Przepraszam, trzeba mówić, bo nie będzie słychać. Nie ma bata. Żeby przyjechać w to cudowne miejsce, nakłonił mnie piękny wschód słońca, który tutaj wschodzi nad Kokutkiem. I pragnienie bycia tutaj, w tym miejscu przepełnionym wiarą, miłością do Pana Boga i nowymi ludźmi. Tak, dziękuję bardzo. Chciałbym się zapytać, co księdzu podobało się najbardziej w festiwalu tegorocznym? Najbardziej w festiwalu tegorocznym podobał mi się obiad. A z innych rzeczy podobały mi się przyróżne koncerty, między innymi koncert tego pana, który grał wieczorem, była Kuba Badach, tak, koncert Kuba Badacha mi się podobał bardzo i wspólne eucharystie, podczas których zaśpiewaliśmy wyjątkowe tedeum na zakończenie rekolekcji. Dobrze, jak nasi już kochani widzowie wiedzą, przyszłym tematem Festiwalu Życia jest Abraham. Czy mógłby ksiądz nam ujawnić jakieś szczegóły? Otóż nie. Dziękuję. Chciałbym się też dowiedzieć, jak wygląda współpraca tutaj z wspaniałymi oblatami, którzy są tutaj naszymi gospodarzami i dysponują taką wspaniałą salką. Współpraca wygląda bardzo dobrze, oblaci są bardzo życzliwi, bardzo serdeczni, troszczą się o wszystkich zaangażowanych w organizację festiwalu i tych rekolekcji i sami nie szczędzą sił i wszystkiego, żeby to wszystko wyglądało jak najlepiej. Dziękuję bardzo za takie zadowolenie. Tak jeszcze chciałbym tak po prostu po kulisach zapytać. Dużo jeszcze tych pytań? Ostatnie, takie właśnie za kulisami. Dobrze, za kulisami. Muszę za kulisy się schować? Który posiłek księdzu najbardziej smakował z tegorocznych rekolekcji? Jak zawsze obiad. Ale który? Każdy. Dziękuję bardzo za ten wywiad. A my idziemy dalej. Tutaj widać kosz na śmieci. Ten kosz na śmieci ma taką fajną funkcję, że można go nacisnąć, a potem wraca do swojej funkcji. To jest ten taki fajny siup, 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 siup. Możemy to podziwiać teraz. Jest to spowodowane działaniem praw fizyki, ponieważ no powiem wam nieskromnie, że studiuję fizykę. Ale chodźmy dalej, bo to nie ma na co czekać. Tutaj. Chodźcie. Widać pięć reklamówek z Biedronki. Otóż musicie się zastanawiać, co w nich jest. Otóż nie mogę wam tego zdradzić, ponieważ to jest wielka tajemnica zakonu Salezjanów. Nikt nie zna sekretu tych toreb. Oblatów, właśnie, przepraszam bardzo. Proszę, zmienię tamtą stronę. Tamto, to w oddali, tam o, to jednak jest krzyż oblatów. Bardzo przepraszam za tą drobną pomyłeczkę. Tak samo, tutaj mamy torby oblatów. Co w nich się kryje? Nic. Znaczy coś się kryje, ale nikt nie wie, co tam jest. Chciałbym też wam powiedzieć, że jest tam na pewno łuskany słoneczny, ponieważ łuskaliśmy go okrągłe 3 godzinki. To było po prostu bardzo fajne zadanie, kształcące, uczące Bożej logiki. Tutaj, jeśli popatrzymy za nas,
co tutaj widzimy. Mamy tutaj stół. Musi sobie później zadać pytanie. Zwykły stół. Stół jak stół. Stół w kościele. Stół w kościele. I wiecie co? To je, musicie zobaczyć, że to jest stół jak stół i w ogóle. I ja wam powiem, że nie mylicie się. To jest najzwyklejszy stół. Pięknie, bardzo ładnie. Nie możemy przegapić jeszcze jednego ważnego elementu. Chodźmy zatem. O, może wyjrzymy na naszą piękną oblacką przystań. To właśnie w tym miejscu dopływają jachty przybywające do oblatów. Dobrze, chodźmy do ostatniego miejsca, które chciałbym was, moi kochani, zabrać. Jest to stolik. Otóż to już nie jest zwykły stół, ponieważ tutaj mamy grzejnik do wody. Możecie sobie zastanawiać, zadawać pytanie. Czy ten grzejnik do wody to jest jakiś artefakt po festiwalu życia, gdzie była dostępna gorko woda? I otóż tak i nie, ponieważ i grzali w nim wodę, herbaty wtedy, i dawali wody, rozdzielali, ale teraz służy on do nas jako do herbaty. Jak możemy tutaj, kamerzysta nasz miły, zrobić zbliżenie, widać, że jest w środku woda. Można ją zagrzać w każdej chwili i napić się herbatą. Tak, jeszcze bardzo ważną rzecz bym przypomniał myśl. Wróćmy na chwilę do naszego prezbiterium kina. Tutaj jest choinka. I na pierwszy rzut oka może się wam wydawać, że to jest zwykła choinka. Otóż to jest bardzo błędne mniemanie. Z drugiej strony można zobaczyć, że wiszą na niej bombki z Niniwy. Tak. Możemy tutaj podziwiać logo Niniwy na tych bombkach. Te bombki są naprawdę bardzo wzruszające, mają bardzo ciekawą historię, które niestety w tym odcinku nie mogę wam opowiedzieć, ale z pewnością czekajcie na następny odcinek, który zostanie to wyjaśnione. To, co chciałem wam jeszcze powiedzieć, to jest... zobaczcie. To jest ikona. Miałem powiedzieć, że obraz, ale to jest ikona świętej rodziny. Bo jak wiecie, wczoraj obchodziliśmy święto świętej rodziny, która wypada w niedzielę i tak jak nosi jej tytuł, obchodziliśmy je w niedzielę. Dlatego do publicznej czci został wystawiony obraz świętej rodziny. Tutaj możemy widać świętego Józefa. Możemy to poznać po tym, że stoi obok Maryi i ta Maryja trzyma na rączkach dzieciątko Jezus. Aureole układają się w kształt serca. Tak, jak tu widzimy, jako ciekawostka teologiczno, moralniczo, prawnicza, widzimy tutaj kolejność osób, czyli tak jakby zasłużenie dla nich dla Kościoła. Widać, że aureola świętego Józefa jest najbardziej z tyłu. Potem wychodzi aureola świętej Maryi i dopiero potem te dwie aureole zakrywa aureola Jezusa, czyli naszego Zbawiciela. Możemy tutaj ujrzeć bardzo ciekawą rzecz. Ponieważ Maryja, wcale ona nie jest w centrum. W centrum jest Jezus, na którego ona pochyla głowę tak delikatnie i wskazuje na niej. Ale Jezus swoim palcem pokazuje na Maryję, jako na swoją matkę, jako na orędowniczkę i panią nieba i ziemi. Dobrze. Nie wiem, czy już wam opowiadałem, ale tu mamy paschał. Otóż możecie myśleć, że to jest paschał z roku 2019. To jest to bardzo błędne mniemanie. Jest to paschał z roku 2012, ponieważ wtedy miał być koniec świata. I na pamiątkę tego, że tego końca świata nie było, mamy paschał z 2012 roku. Nie bój się. Roku. Paschał z 2012 roku, bo to nie kupili. Dobrze. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? O, tutaj mógłbym bardzo powiedzieć bardzo ciekawy wykład na ten temat. I oczywiście, tak jak już mówiłem, nie stać nam na to wszystko czasu. Chodźmy tutaj za placik. Tutaj możemy podziwiać obraz naszego ptaka Jana Pawła II. Sam go namalował. Sam Jan Paweł II go namalował, dlatego on jest najbardziej odzorowany jego wygląd. Właśnie można zauważyć, że wokoło są ludzie. I na pierwszy rzut oka to są zwykli ludzie. Ludzie jak ludzie, prawda? No, też tak myślałem. Otóż to jest bardzo błędne myślenie. Ponieważ tutaj widać, to są ludzie z Niniwy, czyli naszej wspólnoty, u której właśnie gościmy. Tak. Papież Jan Paweł II, to jest bardzo ciekawa sprawa, że on składa ręce, właściwie ich nie składa, tylko ma je na razie rozłączone i będzie chciał je złożyć w celu klaśnięcia. To jest bardzo ciekawa teoria. I nie jest to jeszcze potwierdzone teologicznie. Ale myślę, że za niedługo wyjdzie dekret, który to potwierdzi. To jest tak właśnie moje zdanie, żeby tutaj nie narzucać Państwu niczego innego.
Ale to klaśnięcie już jest widać, że ono już zaraz nastąpi. Teoria mówi, że jak dłonie się złączą, będzie koniec świata. Właśnie dlatego on jest uwieczony w tej momencie, ponieważ mamy Paschał z 2012 roku, w którym miał być koniec świata. Ale że nie nastąpił, to tak samo właśnie ten Paschał u nas stoi. Dobra, tutaj wam powiem, bo ja tutaj jeszcze nigdy nie byłem tak w sekrecie, ale tutaj znalazłem mini mikrofoniki. To jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ one rodzą się z dużych mikrofonów. Pewnie myślicie, jak to się dzieje, prawda? No bo to jest trochę dziwne, że duże mikrofony rodzą małe mikrofony. Otóż one są w środku. Jak się otwierzy kluczyk na bateryjki, to wychodzą takie właśnie małe mikrofoniki. Na moje prawo tutaj widać nic innego jak zasłony. Ale powiem wam, że te zasłony nie spełniają swoją funkcji. Bo jak powszechnie wiadomo, zasłonami się zasłania. Tak, zasłania się zasłonami, a tych zasłon się nie zasłania. To jest taka ciekawostka. To jest ciekawostka z XV wieku. I z 2016, w której wybudowali tą przecudowną salkę, w której możemy gościć. Zapomniałem podać dzisiejszej daty. Otóż dzisiaj jest 30 grudnia, czyli przedostatni dzień roku 2019, czyli 6 lat po tym, jak miał nastąpić koniec świata. Jak możemy sobie w sumie łatwo powiedzieć. Tak, to się potem wytnie, ale chodzimy dalej. Pewnie wielu zadaje pytanie, które widzieliśmy tutaj oczywiście. Czemu zasłony, które mijaliśmy, nie zatrzymaliście? Chcę wam powiem, że też się bardzo tym zgrzyzgotałem i zdziwiłem, i aż mnie zabolało serce. Ale spokojnie. Widzimy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem kolorów, czyli tyle by było ewangelistów, gdyby było ich dwa razy więcej. Dużo. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że każdy kolor symbolizuje coś inne dzieło Niniwy. Niestety nie zdążyłem zapamiętać wszystkie. Mogę przytoczyć kolor błękitny, który symbolizuje nasz przecudowny festiwal życia. Oraz kolor granatowy, który symbolizuje naszą oblacką restaurację. Tak. Tutaj są jeszcze gdzieś ukryte wyprawy rowerowe, wolontariat misyjny po drodze jest, wspólnota Niniwa, Niniwa Team, także wszystko jest bardzo dobrze. Chodźmy zatem jeszcze do naszego wspaniałego ołtarzokina, żebym mógł się z wami, moi drodzy, pożegnać niestety w tym odcineczku, bo zbliża się wieczór, zbliża się czas i właśnie na tym telewizorze, na którym wam pokazywałem, będzie wyświetlony film, o którym jeszcze nikt nie wie. Poza kulisami. Chodźmy do kulis, żeby nikt nie usłyszał. Podczas dzisiejszego wieczoru będzie wyświetlany film Dwóch papież. Tak, nikt jeszcze o tym nie wie. To jest oczywiście sekret w ogóle szerzony przez oblaków. Już się nie pomylę. A zatem, moi drodzy, w tym odcinku chciałbym się z wami pożegnać. Nie zapomnijcie zostawić lajka w górę. Jeśli jeszcze tego nie robiliście, zakliknijcie na dzwoneczek i zasubskrybujcie mój kanał. Z Panem Bogiem. Kamerzysta też się żegna.